Witam wszystkich. Dzisiaj wybierzemy się na topienie Marzanny w Rzeszowie. Link do wydarzenia znajdziecie w opisie filmu. W planach było pojechać na motocyklach, ale pogoda była tak niestabilna, że skończyło się na tym, że pojechaliśmy autem, czego absolutnie nie żałowaliśmy, szczególnie, że momentami deszcz dosyć mocno zacinał. O tym, jak mocno padało, przekonałem się później, gdy miałem wodę w butach. Muszę dodać, że dosyć mocno też wiało. Mimo niesprzyjających okoliczności, osoby przygotowujące całe topienie Marzanny udźwignęły temat i początkową część wydarzenia przyniosły pod wiadukt. Później, jak pogoda odpuściła, całość wydarzenia była kontynuowana już chyba w zamierzony sposób. Nie będę wymieniał wszystkiego po kolei, mi osobiście się podobało, wszystko było dobrze przygotowane, ciekawe. Jeśli mówimy o samych, nazwijmy to, dyscyplinach, jak na przykład przeciąganie quada, czy rzut oponą do celu, można było się zgłosić i wziąć udział i coś jeszcze do tego wygrać. Moim zdaniem fajna inicjatywa, zaangażowanie publiczności, ogólnie oceniam to mega pozytywnie. Do tego było kilka stoisk, m.in. samochód z jedzeniem. Samo główne wydarzenie, czyli topienie Marzanny, odbyło się z mostu. Już tak podsumowując to całe wydarzenie, było z pewnością inaczej niż jeszcze kilka lat temu, gdzie na samo topienie przyjeżdżało tyle maszyn, że to było liczone w tysiącach. Nie wiem, jak było w ostatnich latach, bo nie byłem. Nie wiem, czy było też, jakby w ogóle się to topienie odbywało. A to moje takie osobiste dywagacje. Możecie napisać w komentarzu, kiedy było ostatnie topienie, czy ogólnie topienie się odbywało. Jeżeli ktoś wie, jestem ciekaw, ponieważ nie wiem, czy tendencja jest spadkowa takich zlotów, czy wynika to tylko i wyłącznie z pogody. Także zachęcam do dyskusji. Zostawiam Was z ujęciami z samego wydarzenia i dziękuję za pozytywne oceny i komentarze.
Opieramy się na gazu. Mamy to?